Witam serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak można z płyty CV wykonać ciekawą pracę plastyczną. Do wykonania naszej pracy plastycznej będą potrzebne, oprócz właśnie takiej płyty CD, będą potrzebne nam następujące rzeczy. Na pewno blok techniczny, kolorowy. Od Was zależy kolorystyka. My będziemy wykonywać dzisiaj żabkę, więc ja mam kolor zielony. Można taką pracę wykonać również z filcu, jak pianki takiej dekoracyjnej, plastycznej. Ja przygotowałam na dzisiejsze zajęcia właśnie żabkę z pianki dekoracyjnej. Wcześniej wycięłam sobie szablony części ciała naszej żabki. Proszę bardzo, oto taką dzisiaj stworzymy żabkę. Oprócz bloku technicznego potrzebne nam będą nożyczki, taśma dwustronna, ewentualnie klej flamaster. Tak więc zabieramy się do tworzenia naszej żabki. Częścią główną naszej żabki właśnie będzie taka oto płyta CD. To będzie brzuszek naszej żabki. I zabieramy się do tworzenia naszego zwierzątka. Ucinamy kawałek tasiemeczki. Naklejamy na płytę. I będziemy montować wcześniej już przygotowaną główkę żabki. Taśma dwustronna, tutaj bardzo nam się przyda. Na klej mogła, klej mógłby nie trzymać. I naklejamy. Mamy główkę. Teraz formujemy nóżki. Najpierw sobie sprawdzimy, żeby z dwóch stron one były jednakowo przyklejone. Więc sobie podkładamy i sprawdzamy. I tak będą wyglądały nasze nóżki. Ja sobie wezmę ołówkiem, zaznaczę, gdzie mam przykleić taśmę. I teraz bierzemy taśmę. Przyklejamy z jednej strony. Przyklejamy z drugiej. I zaraz nasza żabka będzie miała nóżki. Musimy mocno przyczepić, żeby dobrze nam odeszła druga część taśmy. Odnosimy. Od Was zależy, na jakiej wysokości, jak chcecie mieć je rozłożone. Proszę bardzo. I próbujemy teraz trafić. O, i mamy nóżkę. Teraz przykleimy nasze rączki. Proszę bardzo. Bierzemy taśmę. Sprawdzamy, jeszcze się nie przymocowała. I montujemy. I jedna rączka jest. Teraz drugi rączek. Naszą żabkę możemy wykonać płci damskiej albo męskiej. Ja dziś wykonam chłopca żabkę. Proszę bardzo, mamy drugą rączkę. Już pomału kształt przybiera żabki. I teraz bierzemy się za oczka. Ja na dzisiaj przygotowałam oczka, takie ruchome, gotowe. Można oczka wykonać również z takich oto mini pomponików. A jak ktoś nie dysponuje takim sprzętem, można oczka zwyczajnie z bloku technicznego okrągłe wyciąć. Naklejamy również na taśmę. Praca wykonywana taśmą jest estetyczna,
nie widać zacieków kleju i będzie się dobrze trzymała. I oczka montujemy tak troszkę powyżej główki. Pierwsza część oczek. I teraz bierzemy gotowe oczka dzisiaj. Jedno oczko mamy i drugie montujemy. Nasza żabka jest coraz piękniejsza. Żeby ją uatrakcyjnić, przygotowałam również muszkę. Jest i muszka. Taką muszkę możecie jeszcze udekorować na przykład cekinkami, jakimiś koralikami czy brokatem. Teraz zostało nam jeszcze domalować nosek i zrobić szeroki uśmiech. Ewentualnie możemy dorysować piegi. Jeśli ktoś ma ochotę, może jeszcze do takiej żabki doczepić czapeczkę. I my tak też zrobimy. Doczepimy czapeczkę czy kapelusik. Jeszcze podkleimy z tej strony. Jeszcze troszkę. No i montujemy. Może być na skos kapelusz. Proszę bardzo. Oto efekt dzisiejszych zajęć plastycznych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.